i każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie wieczne, to Ty dzisiaj decydujesz o tym, czy będziesz zbawiony. To Ty dzisiaj podejmujesz decyzję o tym, gdzie spędzisz wieczność. To nie zależy już więcej od Boga, ponieważ Bóg podjął decyzję i 2000 lat temu zbawił każdego człowieka. Jest to forma przymierza. Przymierza, które zaproponował człowiekowi, ale w każdym przymierzu potrzebne są zgody dwóch stron. I tak jak Bóg zgodził się na usprawiedliwienie Ciebie, tak Ty potrzebujesz zgodzić się z Bogiem, że właśnie w taki sposób dokonuje się Twoje zbawienie. Musisz się zgodzić, potrzebujesz zgodzić się z Bogiem, z Jego miłosierdziem, z Jego zbawieniem, które dokonało się na krzyżu. To Bóg wcielił się w człowieka i jako człowiek wziął na siebie winę ludzkości. Jako człowiek umarł za grzech. Za grzech każdego człowieka. Bóg umarł za Twój grzech. Pokonał śmierć i zmartwychwstał. I teraz Ty decydujesz o tym, czy chcesz w to uwierzyć i czy chcesz wejść pod łaskę, łaskę Boga, ponieważ On ze swojego miłosierdzia pragnie, abyś mógł powrócić do Niego. Bóg pragnie, abyś miał możliwość powrócić do Niego i spędzić wieczność w Jego społeczności.